Toyota Offroad Festival to impreza dla posiadaczy, fanów, użytkowników samochodów terenowych marki Toyota, Land Cruiser oraz Hilux. Spotykamy się na autodromie 4x4 w sercu Wielkopolski w miejscowości Włościejewki. Impreza zlotu użytkowników samochodów danej marki nie jest niczym nowym. To, czym odróżnia się Toyota Offroad Festival, to poza typowym charakterem zlotowym duży pierwiastek przygody i tych właśnie atrakcji outdoorowych. Czyli chcemy jak najwięcej czasu na imprezie spędzać jednak poza autodromem, żeby korzystać z tych samochodów, a nie tylko stać przy nich, kusować je szmatkami, się nimi zachwycać. Na to jest czas po południu. Mamy zarejestrowanych prawie 100 samochodów, są to głównie użytkownicy z Polski, ale mamy również przemiłych gości z Niemiec i z Luksemburga. Dzisiaj współpracujemy z niemieckim środowiskiem, z Aleksem Wolfartem i jego wielkim zlotem już od ponad 10-letniej tradycji. Przygotowaliśmy bogaty program od ponad 300 km tras turystycznych według roadbooków, poprzez rajdy rowerowe, kajakowe, pokazy samochodów terenowych Land Cruiser i Hilux najnowszych. Mam również przygotowane próby terenowe dla naszych kierowców. W tym roku obchodzimy również 55-lecie legendarnego modelu Land Cruisera, czyli serii 40. Na imprezie jest kilka takich modeli. Też są bardzo ciekawe samochody z serii 70, tak zwane Bush Taxi. To jest podstawowy samochód do dalekich podróży. Mamy tutaj też gości, którzy tymi samochodami właśnie wrócili z kilkumiesięcznej podróży po Azji, więc bardzo jest nam miło, że finał tej podróży znalazł się właśnie tutaj na autodromie we Włościejewkach.